dzisiaj, 11 maja w Meczponcie, odbywa się największy szkolny konkurs w Polsce, po prostu talent. Jury w składzie Natalia Lesz, Mateusz Balcerek i Anna Imczuk będą oceniać wszystkich kandydatów, aby wybrać najlepszą 30 do castingu 18 maja w Empiku. Zapraszamy na casting! Martyna Baranas przyszła dzisiaj do nas na casting. Jak wrażenia? A bardzo pozytywnie, na razie. Nie stresujesz się w ogóle? Nie. A co na razie jej pokażesz? Piosenka aktorska Agnieszki Osieckiej, bardzo niedobre kresy. Niedobre kresy ludzkie. No to co, trzymamy kciuki, żeby ci się udało i żebyśmy się zobaczyli 18. No bardzo proszę. Ada właśnie wyszła z castingu, jak wrażenia? No, napięcie już uleciało, jak weszło na samym środku. Jak skończyłam w ogóle piosenkę, zaczęłam śpiewać, to po prostu cały stres, który miałam w samym środku, ogólnie już uleciał. Tak, a myślisz, że się podobała piosenka jurorom? Myślę, że tak. Nie byli zaskoczeni. Wiedzieli tam parę słów, że mam potencjał, to może mam jakąś taką minimalną szansę. No to my będziemy trzymać kciuki tutaj razem z naszym jury i zespołem, żebyś się dostała do następnego etapu. Mam nadzieję, że się zobaczymy 18. Dziękuję bardzo. Enerdorskie pływaczki właśnie wyszły z castingu i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie są wasze wrażenia. Tak było? Tak. Bardzo, bardzo sympatyczni jurorzy. Nie stresowaliście się? Ani trochę? Nie, proszę. A ja trochę jakby się przebierałem z tym. No przecież lustro. No dobra, ale myślę, że się dostaniesz do następnego etapu? Ale tak na ziemię. Żeby było. Łudzi. No to co, no to my możemy tylko trzymać kciuki, żebyście się rzeczywiście dostali do następnego etapu i żeby wszyscy zobaczyli następnym razem. A macie przygotowane jakieś nowe sketchy ewentualnie? Tak, zawsze mamy wszystko. Jest już zawsze przygotowanie i pomaga. Czyli co, zaskoczycie nas czymś następnym razem, tak? Jasne. Czymś nowym. No to... Przede wszystkim. Mam nadzieję, że spotkamy się 18 i będziemy mogli zobaczyć, jak enerdorskie pływaczki pokażą nam coś nowego. Trzymajcie się. Maja Rogozik właśnie wyszła z castingu, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak jej poszło. No to nie mi oceniać, ale bardzo dobrze się bawiłam. Tak, a jury? Odmówiliśmy, że... Jury było bardzo sympatyczne i bardzo otwarte i sprawiło, że w ogóle się nie stresowałam, no ale zobaczymy, jakie będą oceny. Finaliści programu Po prostu Talent zostali właśnie wybrani. Już niedługo na Facebooku opublikujemy wyniki. Kto się dostał do castingu 18 maja w Renomie. To do zobaczenia!